pan mecenas Zbigniew Dubiel, koordynator Biura Usługi Prawnej Urzędu Miasta Lublin oraz pan Łukasz Marcin, pełnomocnik prezydenta do spraw wyborów, a również zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw inwestycji. Oddaję głos panu prezydentowi Krzysztofowi. Witam państwa serdecznie. Pod koniec ubiegłego roku zapowiedziałem, że będę chciał skierować pod rozwagę w nowej Radzie Miasta projekt uchwały o przeprowadzeniu miejskiego referendum, które pozwoliłoby wypowiedzieć się mieszkańcom naszego miasta w kontekście oczywiście zagospodarowania terenu tzw. Górek Czechowskich. Tematem referendum jest ocena zaistniałej sytuacji, w której właściciel terenu przedstawił propozycję zagospodarowania Górek Czechowskich. Ta propozycja nie została zaakceptowana w toku prac nad studium. Przedstawiono w projekcie studium, co było już przy kolejnej dyskusji nad złożeniem studium przedstawiane. Propozycje naszych planistów. Właściciel terenu przedstawił propozycję urządzenia terenów zielonych na 75 hektarach, czy na około 75 hektarach i współfinansowanie zagospodarowania tego terenu w zamian za dopuszczenie możliwości zabudowy mieszkalno-usługowej na około 30 hektarach w miejsce przeznaczenia tego obszaru na zabudowę usługową, komercyjną i sportowo-rekreacyjną. Mieszkańcy naszego miasta w trybie referendum 7 kwietnia zdecydowaliby o sposobie wykorzystania terenu Górek Czechowskich, o ile na styczniowej sesji Rady Miasta radni ten projekt uchwały z pytaniem referendalnym podejmą. Pytanie referendalne odpowiada istocie problemu, który dzisiaj identyfikujemy w odniesieniu do Górek Czechowskich. Sformułowane jest tak, by można było odpowiadać tak lub nie. I to pytanie referendalne, które państwo otrzymacie wraz z załącznikami, jest następujące. Czy jest pan, pani za tym, aby gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na około 30 hektarów terenu tzw. Górek Czechowskich w zamian za przekazanie gminie Lublin pozostałych około 75 hektarów tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowania jako zieleni publicznej przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów. W referendum będą mogli wziąć mieszkańcy Lublina posiadający czynne prawo wyborcze. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. No i wynik referendum będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum przypadnie więcej niż połowa ważnych głosów. W najbliższych tygodniach na portalu miejskim pojawi się zakładka, gdzie będziemy udostępniać dodatkowe materiały dotyczące Górek Czechowskich, z którymi będą mieszkańcy Lublina mogli się zapoznać, dzięki którym będą mogli odpowiadać w sposób merytoryczny na pytanie referendalne. Te materiały są przygotowane. Z mojej strony tyle tej ogólnej informacji. Poprosiłbym tutaj Łukasza Mazura, żeby przedstawił informacje dotyczące procedury referendalnej. Dzień dobry. Szanowni Państwo, na sesji Rady Miasta 31 stycznia procedowana będzie uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum. Do projektu uchwały Rady Miasta załączony będzie kalendarz czynności referendalnych, z którego wynikać będą poszczególne działania oraz wzór karty do głosowania. Głosowanie w ramach referendum odbywać się będzie w tych samych obwodach,
których przeprowadzaliśmy wybory samorządowe. Są to obwody stosowane przy wyborach powszechnych. Jeżeli obwody nie ulegną zmianie, będzie to 206 obwodów do głosowania. Obwodowe komisje do spraw referendum liczą od 6 do 10 osób. Rekrutacja do obwodowych komisji będzie odbywała się zgodnie z kalendarzem. Zakładamy, że do 17 marca. Natomiast szczegóły, wzór zgłoszenia będą ogłoszone zgodnie z regulaminem, który zostanie przyjęty przez Miejską Komisję do spraw referendum. Miejska Komisja do spraw referendum zostanie powołana przez Radę Miasta Lublin. Jeżeli są jakieś pytania od strony technicznej. A jaki będzie koszt referendum? Wiadomo, ile to wszystko będzie kosztować? Koszt referendum zakładamy, że waha się w przedziale pomiędzy 350 a 500 tysięcy złotych. Ja kosztowałby panel obywatelski, który dużo lepiej odpowiadałby na pytanie, jak są sprawować górki. I przynajmniej te osoby, które odpowiadają ze strony mieszkańców na pytanie, czy pozwolić, czy nie, miałyby naprawdę dostęp do całego pakietu informacji. Pan prezydent bardzo chwalił panel które mówią są na temat smogu, sprawdził się i nie rozumiem, dlaczego chociaż jest tańszy, bo 170 tysięcy kosztowało jego zorganizowanie i chcą Państwo wziąć pod uwagę tej formy. Ale dzisiaj rozmawiamy o referendum, o którym mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Nie tylko ja się w tej kwestii wypowiadałem, również i inni. I odnosimy się do pytania referendalnego i procedury przeprowadzenia referendum i wypowiedzi mieszkańców zgodnie z złożoną deklaracją, że będzie to poddane osądowi mieszkańców. Jest to jedna z bardziej demokratycznych metod, by lubelski suweren się wypowiedział. Nie widzę w tym nic złego. Znaczy pytanie nie jest za długie, bo to pytanie tak tylko na kilka linii, jak ktoś zacznie czytać początek, to na koniec nie będzie pamiętał, co było na porządku. Znaczy, po pierwsze, Szanowni Państwo, nie traktujmy mieszkańców Lublina jako tych, którzy nie są w stanie zrozumieć istoty problemu, którą musimy sobie referendum. Bo po pierwsze, dyskusje w tej sprawie trwają już od dłuższego czasu. Przypomnę dwie debaty nad wyłożonymi projektami studiów, nie mówiąc już o oczywiście medialnych dyskusjach. Po drugie, tak sformułowane pytanie, jeszcze raz podkreślam, jest po to, żeby móc odpowiedzieć tak lub nie. I to pytanie odpowiada istocie problemu. A istota problemu związana jest z tym, że obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę usługową, komercyjną, sportowo-rekreacyjną. Wniosek inwestora, bo przypominamy, że teren jest terenem prywatnym, dotyczy zamiany tej zabudowy na zabudowę mieszkalno-usługową na obszarze około 30 hektarów w zamian za przekazanie gminie i współfinansowanie urządzenia pozostałych około 75 hektarów terenów jako zieleni publicznej przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów. Chciałem również tutaj podkreślić, że wniosek złożony przez właściciela nieruchomości w znacznym mierze został odrzucony. Ten pierwotny wniosek, przyjęto możliwość zmiany funkcji terenu górek, ale w sposób bardzo ograniczony. To jest zmniejszoną powierzchnię wnioskowanych terenów do zabudowy, a w części południowo-wschodniej w ogóle uniemożliwiono zabudowę, wprowadzając na jej miejsce tereny zielone i wzmacniające tak zwane ESOP, ekologiczny system obszarów chronionych, który uwzględniony jest w studium i następnie uwzględnienie go w planie miejscowym umożliwiałoby utrzymanie swobodnego przewieszania tego terenu. Czyli reasumując, w projekcie studium zmodyfikowano i ograniczono propozycję zabudowy do enklaw zachodnich wskazywanych w opiniach, które tu wewnętrznie sporządzaliśmy. Pozostawiono również enklawę północno-wschodnią,
również pod zabudowę usługowo-mieszkaniową i oceniono ją jako niekolidującą z przewietrzaniem miasta. Jednocześnie podkreślono możliwość pozostawienia tej strefy wolnej od zabudowy jako terenu zieleni urządzonej przy współfinansowaniu inwestora. Taki jest sens tego pytania referendalnego, które odpowiada obecnemu stanowi prawnemu i można powiedzieć funkcjonalnemu zagospodarowania Górek Czechowskich. Jak do tego pytania jeszcze raz wrócić, to pytanie brzmi, czy jesteśmy za zmianą obecnie dopuszczonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaju zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej, bo to jest dzisiaj w planie, na zabudowę mieszkalno-usługową na obszarze około 30 hektarów w zamian za przekazanie gminie pozostałych około 75 hektarów tego terenu i współfinansowanie przez obecnego właściciela jego zagospodarowania jako zieleni publicznej przy zachowaniu ceny przyrodniczo-walorów. Jest to odpowiedź na te problemy, które w najbliższych latach musimy rozwiązać. Chciałbym powiedzieć obecnie na przykład prezydencie, czy pana wniosek, który robisz w Urzędzie Miasta, akceptowali i opiniowali prawnicy? To jest jedno pytanie, bo już pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego pan chce poddać, jako naukowiec, jako doktorant, chce poddać pod plebiscyt pracę innych naukowców, tu lubelskich i spoza Lubina, bo Górki Czechowskie były przedmiotem różnego rodzaju prac naukowych, poza Lubinem, między innymi w Krakowie. Tu w Lubinie czołowe osobistości z profesury lubelskiej, z różnych dziedzin, od klimatologii skończywszy na przykład na atomiku, swoją opinię w tym zakresie wyrazili. W związku z tym mam pytanie, czy w dokumentach, które zamierza pan udostępnić mieszkańcom będą wnioski ministra środowiska o audyt środowiskowy wszystkich procedur planistycznych, wniosek generalnego dyrektora ochrony środowiska o wzięcie pod uwagę na nowo zinwentaryzowanych bardzo licznych kolonii chomika europejskiego, umowę zawartą przed wieloma laty, która dawała niewyrównywalne większe możliwości, bo nie stwarzała zagrożeń, o których piszą naukowcy, a dawała miastu 60 milionów pokrycia kosztów przebudowy skrzyżowania leżącego u podnóża Górek Czechowskich, oddanie takiego samego areału za 10 milionów, tak lekko licząc, miasto byłoby do przodu, używam kolokwializmu, na poziomie minimum 40 milionów złotych. W tej chwili pan chce poddać pod plebiscyt sytuację, w której mieszkańcy, no, ja nie bardzo wiem, czy chciałby pan, żeby mieszkańcy w plebiscycie odnieśli się do pana pracy naukowej? Czy pan miał rację, doktoryzując się w takim, a nie innym przedmiocie? Czy pan nie miał racji? I tu się odwołuje, nie chcę wymieniać nazwisk, tylko osób, one brały w licznej mierze udział, między innymi panel obywatelski, którego zresztą, wbrew wcześniejszym osobistym zobowiązaniom, nie wykonał pan tego, co było przedmiotem ich obrad i co było głównymi rekomendacjami. Tu mam na myśli dwa elementy. Pozostawienie Górek Czechowskich w stanie I drugi element, czy będzie podobnie w sytuacji innej rekomendacji, gdzie zobowiązał się pan do przekazania milionów, wpisania budżetu miliona złotych na zwalczanie smogu, po czym zmniejszył te kwoty 65%. Proszę Państwa, z całej tej wypowiedzi na razie zrozumiałem tylko jedno pytanie. Czy prawnicy to opiniowali? Prawnicy będą opiniować projekt uchwały przedstawiony w Radzie Miasta. Dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiam Państwu treść pytania referendalnego z uzasadnieniem. I to wszystko. Panie Prezydencie, osobna debata odbędzie się na posiedzeniu Rady Miasta nad projektem uchwały. Czy Panie Prezydencie, osób będzie uprawnionych do udziału w głosowaniu, bo rozumiem, że mówimy o mieszkańcach, i ile będzie musiało wziąć udział, żeby one były ważne, czy żeby były spełnione 30% preferencji?
uprawnione do wzięcia udziału w referendum będą osoby, które są wpisane do rejestru wyborców miasta Lublin. Zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, referendum będzie wiążące, jeżeli weźmiemy co najmniej 30%. Czyli to jest... Czyli skali jakby globalne. Ile mamy uprawnionych? 70, nie wiem. Te dane zmieniają się z każdym kwartałem. Ale no teraz jak mniej więcej, na chwilę obecną, jak to wygląda? To jest około 260 tysięcy osób uprawnionych. Panie prezydencie, o termin bym chciał zapytać, bo jeśli dobrze pamiętam, czy w marcu nas nie czekają wybory do rad dzielnic? Tak. Nie może było tego połączyć? Na początku marca mamy ten termin już rozgadniony. A nie może było tego połączyć? Nie ma takiej możliwości, już pan Łukasz Mazowuchy. 10 marca zgodnie z uchwałą Rady Miasta podjętą w grudniu 2018 roku zostały zarządzone wybory do rad dzielnic. Natomiast możliwość połączenia z innymi wyborami bądź referendum jest tutaj technicznie ograniczona. Wybory do rad dzielnic przeprowadzamy w całkowicie innych obwodach do głosowania. Są to obwody w liczbie około 80, natomiast pozostałe wybory, w tym referenda, obowiązują na zasadzie innych obwodów, których mamy ostatnio 206. Dlatego z powodów technicznych byłoby to bardzo trudne, prowadziłoby spore zamieszanie, dlatego że część mieszkańców głosowałaby w tym samym obwodzie, natomiast pozostali poza tymi 80 obwodami musieliby jechać, żeby zagłosować w referendum do innego lokalu. To powodowałoby znaczny bałagan. Należy tutaj również zwrócić uwagę, że nie ma możliwości, żeby ta sama komisja przeprowadzała wybory. To musiałyby być odrębne komisje. Jedna komisja do rad dzielnic, druga komisja do referendum. W części lokali wyborczych nie ma możliwości umiejscowienia równocześnie dwóch komisji. Nie ma takich pomieszczeń. Ja chcę zapytać, panie prezydencie, co się stanie w sytuacji, kiedy referendum będzie nieważne? Wydamy 350-500 tysięcy złotych i otrzymamy wynik, który nie będzie wynikiem wiążącym dla państwa, czy też będzie wiążącym, bo referendum, że 30% nie ma problemu. A jeśli nie przyjdzie 30%, to co? Proszę państwa, referendum jest przeprowadzane w tym konkretnym przypadku w ważnym temacie, ważnym społecznym. W związku z powyższym zakładamy, że to jest istotny wymiar lokalnej demokracji, że odwołujemy się do mieszkańców w ważnej dla nich kwestii. Będzie tu stosowna debata prowadzona, będzie udostępnienie tych materiałów, które w oparciu o które mogą mieszkańcy budować swoją wiedzę i tak już dużo na ten temat wiedzą. W związku z tym wypowiedzą się w kwestii, która jest społecznie bardzo nośna. Chciałem tylko przypomnieć, że nad projektem studium dyskusja tak naprawdę dotyczyła dwóch niemalże kwestii, w szczególności Góry Czechowskiej. Skoro tak, skoro również w kampanii wyborczej kontrkandydaci, czy można powiedzieć wszystkie komitety, które były w to zaangażowane, podnosiły temat Góry Czechowskiej, najprostszą formą demokratycznego wypowiedzenia się mieszkańców, wyborców, jest właśnie referendum i dlatego się do tego odwołujemy. A to, że referendum kosztuje, no kosztuje, wybory też kosztują. Inaczej mówiąc, my przechodzimy do porządku dziennego nad kwestią kosztową ze względu na to, że chcemy, by mieszkańcy bezpośrednio mieli możliwość wypowiedzenia się poprzez odpowiedź tak lub nie. To pytanie referendalne jest zrozumiałe dla każdego, kto go przeczyta, a na pewno będzie łatwe do rozstrzygnięcia, jak głosuję, w momencie, w którym te debaty będą kontynuowane. Po tych dwóch debatach nad studium, a wszyscy, którzy chcieli tym tematem się zainteresować, mają już tak naprawdę wyrobione zdanie, albo też w kolejnej debacie bez większego problemu będą w stanie podjąć decyzję. Panie, czy to jest oczywiste, że jeśli mieszkańcy referendum powiedzą się, jak będzie ważne, powiedzą się o jednej z składów, którą chcielibyśmy, żeby w przyszłości było realizowane na Górkach Czechowskich, ale jeśli referendum będzie nieważne, nie przyjdzie 30%, to co zrobić? Jaką decyzję wtedy państwo podejmiecie co do przyszłości Górek Czechowskich? Sami rozstrzygniecie, będziecie posiłkowali się tymi wynikami, które nie są dla was obligatoryjne, czy... Proszę państwa, no, jeśli wyłaniamy
w tej chwili całą tę procedurę referendalną z debatą poświęconą gruntom Czechowskim jako narzędzie budowania decyzji w tym zakresie odnośnie zapisu studium i zapisu później planu i oczywiście w tych działań formalno-prawnych, które przed nami, to oczywiście liczymy na to, że w tej debacie referendalnej to sprawę rozstrzygniemy. Jeśli nie, będziemy w oparciu o Wydział Planowania i Analizy Planistów proponować Radzie Miasta ostateczną wersję studium i tu później również do zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. Mieszkańcy mają prawo do wypowiedzenia się w tej kwestii. I zakładamy, że z tego prawa skorzystają. Ale może będzie jakiejś formie internetowej na przykład? Nie byłoby. No ale referendum ma swoje umocowanie prawne. To przepisy prawa mówią, jak powinno być zorganizowane i my się odwołujemy do ustawy. Panie prezydencie, pan zapowiadał wtedy, kiedy pan mówił, że będzie referendum, że pytanie referendalne będzie sformułowane po szerokiej dyskusji publicznej. W związku z tym chciałem zapytać, czy ta treść pytania, którą dostaliśmy, to jest propozycja do dyskusji dla wszystkich, czy też pan już przesądził, że to będzie, takie będzie w projekcie uchwały, które trafi pod obrady Rady Miasta? To jest moja propozycja do Rady Miasta pytania referendalnego, które musi być tak sformułowane, żeby po pierwsze odzwierciedlało istotę problemu i po drugie dało możliwość odpowiedzi tak lub nie. Konsultowaliśmy to z prawnikami, konsultowaliśmy to z socjologami, konsultowaliśmy to również w wymiarze pewnej takiej dostępności czy komunikatywności z osobami odpowiedzialnymi za komunikację z mieszkańcami. W związku z tym to pytanie w naszym przekonaniu odzwierciedla istotę problemu, jest zrozumiałe i pozwala w sposób jasny i wiarygodny wypowiedzieć się każdemu mieszkańcowi, tak lub nie. Panie dyrektorze, jak będzie dalsza ścieżka postępowania po prostu wiążącej wyniku, tak? A jak będzie w przypadku wniosku wyniku, nie. Czy mogę prosić jeszcze raz? Jaka będzie ścieżka dalszego postępowania? Społeczeństwa wyrażone w referendum właśnie po to, żeby dokończyć nasze analizy uwag złożonych do studium, bo o studium mogę tutaj rozmawiać, które jest na ukończeniu. Czyli jeżeli usłyszymy, że tak, chcemy zabudować Górki Czechowskie, to wtedy... Nie zabudować, zmienić przeznaczenie... Części terenu Górek Czechowskich. Zmienić rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej, sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkaniową usługową. To jest istota pytania referendalnego, istota problemu, jeśli chodzi o studium. Państwo tę mapkę dostaniecie, co jest dzisiaj w planie i co jest proponowane jak gdyby do studium. Wyrys projektu studium. A jeśli wtedy nie zmieniamy rysunku studium i procedujemy dalej do. Natomiast jeśli społeczność odpowie, że nie chce zabudować tych fragmentów, które zaproponowaliśmy w studium, no to wtedy nasze analizy będą trwały dalej nad tym terenem. Czyli trzeba będzie zweryfikować rysunek, tekst i trzeba będzie ponowić stosowne uzgodnienia i procedury, które są przewidywane w ustawie. Tak. A co z nimi zostawić ten zapis, panie dyrektor, który obecnie funkcjonuje, tak? Który jest rozstrzygnięty? To będziemy się naprawdę zastanawiać w zależności od wyników. Nie tylko na te filmy, no, scenariusze. Na przykład może uczestniczyć w tym referendum 29%.
zakładowych, 29%. Wypowiedzieć się tak lub nie. Może uczestniczyć 20%. To też będzie inna, to będzie jakieś odzwierciedlenie woli społecznej. My się nad tym będziemy zastanawiali. Pan minister Dominik zapytał o wtedy, kiedy będzie wiążące, pani dyrektor. Czyli mamy ponad 30%. Wiążące jest. To wtedy, jeżeli będzie nie, to rozumiem, że to będzie utrzymanie tego dokładnie, literalnie, co jest aktualnie zapisane. Tak, no to jest to pisane w prawie, więc tutaj sprawa jest jasna. Natomiast chciałem państwu tylko powiedzieć państwu tę mapkę zestawieniem tego, co jest dzisiaj w planie, dostaniecie. I będzie to zresztą też załączone w tej zakładce, że te propozycje do studiów, które są, one pokazują inne funkcje wpisane w tę zabudowę w stosunku do tych, ze zmniejszeniem tego terenu, który do tej pory w planie był ujęty. Jeśli odpowiedź byłaby na nie, zostaje to, co jest dzisiaj w miejscowym planie zagospodarowania, czyli funkcje te, które są wpisane, usługowa, komercyjna, sportowo-rekreacyjna. A nie mogłoby być tak, że jeżeli ludzie są na nie, to mamy stosunkowo No ale pozostajemy w pewnym obszarze działań prawnych i tutaj można powiedzieć, chcieństwo wykazane z jednej strony nie odpowiada istniejącemu prawu. Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania dzisiaj w stosunku do tego przewiduje określone przeznaczenie tego terenu. My mówimy o zmianie tego przeznaczenia na inne, uwarunkowane przekazaniem miastu 75 hektarów i współfinansowaniem przez inwestora zagospodarowania jako zieleni publicznej. Jeszcze raz podkreślam, przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów, co wynika z danych słowa. Jak powinien zagłosować mieszkaniec, który by chciał, żeby był przekształcony ten teren na cele mieszkaniowe, ale nie 30%, to na przykład 15 albo 10, to ma zagłosować tak czy na nie? Ma pan dwie odpowiedzi. Wybiera mieszkaniec jedną z tych odpowiedzi, tak, nie? Zapytam jeszcze o referendum. Nie jest pan w stanie zapytać w referendum o tych problemów, które będą dotyczyły Górek Czechowskich. W odpowiedzi tak nie zawiera się stanowisko mieszkańca Lublina. Tak za tą zamianą, nie przeciw tej zamianie. Prosta konstrukcja, która jest zrozumiała dla wszystkich, a jednocześnie dyskusja, która była, jest i będzie wokół Górek, pozwala każdemu robić sobie swój potem. Tak, w sensie, jak chciałem zapytać, jak to referendum będzie miało się do ustawy Let's Developer, tak, która mówili się państwo podczas kampanii wyborczej, że deweloper będzie mógł tam zrobić, to robić. No to jest oddzielna konstrukcja prawna, no to nic nie poradzimy. Rząd zaproponował uchwalenie przez Sejm takiego prawa i to prawo jest również w gestii każdego inwestora. Ja nie wiem, czy właściciel Górek Czechowskich skorzysta z takiej konstrukcji prawnej, czy też nie. To jest sprawa zupełnie inna. My pozostajemy w obszarze zapisów miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania i w obszarze projektu studium z konkretnymi funkcjami wpisywanymi w tę zabudowę już dopuszczoną planem. I jakby pozostałe regulacje prawne zostawiamy na boku. Pani dyrektor, jeśli zostanie utrzymany obecny stan, który mieszkańcy powiedzieli nie, to rozumiem, że to nie rodzi żadnych konsekwencji finansowych czy możliwości występowania o odszkodowanie ze strony właściciela. Właściciel zakupił teren w pewnym stanie prawnym. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który te funkcje rekreacyjne, usługowe, komercyjne przewiduje tam w brzegowych terenach, tak zwanych Górek Czechowskich. I to póki nie zmienimy tego planu w inny sposób. Jeżeli mieszkańcy powiedzieli tak, jesteśmy za tą zmianą, tą zamianą, jak szybko, na jakiej wysokości etapie, jak szybko to studium mogłoby być uchwalone? Myślę, że mogłoby być uchwalone w tym roku. Panie prezydencie, jeśli może inny wątek, arkady. Jak to może wyglądać ze strony miasta z tej perspektywy, bo 2018 rok się skończył i tam dalej praktycznie nic się nie dzieje. Wydział Gospodarowania Mieniem przeprowadził postępowanie zakończone podpisaniem protokołu ustalenia
formalnie tego, co jest, czyli braku zabudowy, jest to podstawą do skorzystania z zapisu umowy i tego typu działania Wydział Podobny. Czyli dotyczące naliczenia kary wodnej, również innych działań zabezpieczających interesy miasta. Wracając do budek Czechowskich, a te dziwnymi podmiotami, panie prezydencie, które przez od dekady co najmniej tożsamej sytuacji jak właściciel budek Czechowskich i poprzedniej okazji mają odmowy. Co się stanie w sytuacji, kiedy nie TBV, tylko inny podmiot, nie pan Wojciech Dzioba, pana doradca, dostaną odmowy kolejne? A, po pierwsze, to wypraszam sobie tego typu sugestie. Ale to nie jeśli pan pozwoli, to albo rozmawiamy merytorycznie, albo kończymy konferencję, bo ja nie życzę sobie, by pan ustawiał argumenty w ten sposób. No, ale osoby, proszę powiedzieć, na podstawie czego wypowiada się pan, że pan prezes TBV jest moim doradcą. Może pan to powiedzieć? Bo jest powołany przez pana do... Chce się pan znaleźć w sądzie w tej sprawie? Chce pan... Panie proszę panie... powiedzieć, na jakiej podstawie prawnej uważa pan, że pan prezes TBV jest doradcą? Tak, proszę go znaleźć, proszę mi przedstawić ten zapis. Ale moje pytanie... Panie ja to pana pytanie to formułuję. Proszę znaleźć WIG-ie w tej chwili i pokazać, że pan prezes TBV jest moim doradcą. A co z odpowiedzią o roszczenia innych podmiotów? Nie mam roszczeń. Nie chcecie na pewne pytania odpowiadać. Są spółdzielnie mieszkaniowe, które od 10 lat otrzymują umowy ze względu na położenie dróg, również w obszarze strefy. Gdzie ma pan spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Górek Czechowskich? Pan miesza wszystkie problemy tego świata do jednej konferencji, która poświęcona jest...